Witajcie, w związku z tym, że Światowy Dzień Miłośników Książki był w tym tygodniu, to pozwalam Was zaprosić na krótką podróż do Rzymu, żeby przedstawić Wam kilka, moim zdaniem, najwspanialszych książek o Rzymie, które są na rynku polskim, które się zostały wydane. Zacznijmy od Syntezy dziejów Rzymu. To jest niewątpliwie najlepsza, profesora Adama Ziółkowskiego, Historia Rzymu. Nie znajdziecie drugiej tak piękną polszczyzną napisanej książki, z tak wielką swadą, erudycją. Zresztą, co ciekawe, profesor najpierw ją napisał po włosku, Astoria di Roma, po angielsku niestety w ogóle się nie ukazała. To jest naprawdę wielka rzecz. Jeżeli o Rzymie, o Królestwie, o początkach Republiki, to Jacques'a Huergona, Rzym i świat śródziemnomorski, książka, którą można dostać w antykwariatach i to za niewielkie stosunkowo pieniądze, naprawdę jest tego warta. Niestety nie ma nowych, jeszcze kilku trochę, w związku z tym bardziej aktualnych książek, ale ta jest naprawdę dobra. Potem biografia. No jeżeli biografia, to dla mnie Adriana Goldsworthy'ego, biografia Cezara. To rzeczywiście się czyta znakomicie, a przy tym napisane jest przez specjalistę w temacie, doktora, osobę, która no, potrafi pisać, potrafi zainteresować, ale ma też olbrzymią wiedzę. Przełom Republiki i Cesarstwa. Rewolucja rzymska Sirona da Sima. Sim pisze to w roku 1939, kiedy widmo Hitlera krąży nad Europą. Niektórzy mówią, że w Auguście widzi Hitlera, no ale nie zmienia to faktu, że jest to genialna pozycja. Bardzo trudna do tego, żeby ją otrzymać. Jeszcze no, pewnie trzeba kilkaset złotych wyłożyć, ale naprawdę znakomita rzecz. Rewolucja rzymska czyta się fenomenalnie. No i dochodzimy do samego cesarstwa, trochę do jego upadku, los Rzymu, klimat, choroby i koniec imperium. No właśnie o tym, jak pandemie, jak niszczycielskie wirusy, jak katastrofy naturalne, ale także jak migracje nielegalnych imigrantów zniszczyły Rzym. Kapitalna rzecz, zwłaszcza gdy ma się trochę w pamięci to, co się dzieje dzisiaj w Europie. I na koniec coś z jednej strony lekkiego, z drugiej strony sprawnego punktu widzenia polskiego naukowca, profesor Anny Tarwackiej, Cenzor w sypialni. Ciekawa sprawa, trochę można spojrzeć na prawo rzymskie z takiej no, bardziej anegdotycznej może formy, ale także jest tutaj bardzo wiele takich ciekawych aspektów działania cenzora w tej sferze moralności publicznej, na przykład o tym, jak to Katon Cezar usunął z Senatu człowieka, który publicznie pocałował swoją żonę, wychodząc na obrady Senatu. O tym i o wielu innych dowiecie się z tej książeczki. A w tle słyszeliście muzykę Miklosza Roszy do Ben Hura i do Juliusza Cezara. Wszystkiego dobrego.